Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj wcześniej, w dodatku z kotką zaspaną. Ona ma już tyle lat, że jest już taka staruszka, że ją od razu odłożę. 17-letnia kotka. Też się dobrze trzyma. Jeszcze, niech ona sobie tam śpi. Proszę Państwa, dzisiaj wcześniej trochę ekspresowo, takie KHT Express. Dlatego, że zaprosiła mnie Republika na 21 i muszę zdążyć dojechać do Republiki. Z Mokotowa do nich jest trochę trzeba jechać. No i chciałem dzisiaj jednak zrobić tą KHT, dać ją Państwu i powiedzieć o kilku sprawach. Sprawa pierwsza to po wczorajszym programie zauważyłem niektóre komentarze, po programie oczywiście z Irkiem i jego synem, typowe dla starej Polonii. Przykro mi to mówić, ale potwierdziłem dzisiaj telefonicznie z jedną z przedstawicieli Polonii w Holandii, tej nowej, że tak niestety jest. Przypomniały mi się moje doświadczenia z Wielkiej Brytanii, w której ludzie z emigracji solidarnościowej, tak to się nazywało, czyli z lat 80., opowiadali mi niestworzone rzeczy o tej tak zwanej tradycyjnej emigracji londyńskiej, o wykorzystywaniu ich, o pracy na czarno, o donoszeniu na immigration. To są sprawy, których nie chciałem dotąd poruszać, ale przygotowuję program na ten temat. Wczoraj pojawił się ktoś, kogo zablokowałem, nie dlatego, żebym nie dopuszczał przeciwnego zdania, ale ten człowiek zaczął w pewnym momencie atakować dzieciaka. Atakować dzieciaka, piętnować go, stygmatyzować i widać było, że przyznaje rację stronie holenderskiej, a priori, nie znając zupełnie sprawy, a oprócz tego była też bardzo ciekawa, taka typowa zresztą dla niektórych przedstawicieli Polonii, którym się być może udało i nie pracują fizycznie, stosunek do pozostałych Polaków. Większość z Państwa pracujących na Zachodzie, bez względu na swoje wykształcenia, znam wielu ludzi wykształconych, pracujących tam jako murarze, jako cieśle, jako ochroniarze, jako kierowcy. Pracownicy fizyczni pracują w magazynach po prostu, żeby zarobić. Kizia, no, widzicie Państwo? Kizia, uciekaj. I widziałem taki stosunek negatywny, bardzo negatywny, określający ich, że to pijacy, alkoholicy, że to bandyci, że to złodzieje. Więc jeśli sami Polacy w ten sposób się zachowują w stosunku do innych Polaków, to co ja mam zaznaczyć do MSZ-u? Notabene w tekstach tego pana była ogromna pochwała dla konsulatu. Widocznie jest częstym gościem konsulatu czy ambasady i sobie na koszt państwa polskiego je, uczestniczy w rautach, przyjęciach. Tam się nie zaprasza niestety takich ludzi jak Irek, jak mój wczorajszy gość, jak wielu moich znajomych brytyjskich. Polaków pracujących tam bardzo ciężko i fizycznie raczej się do konsulatu nie zaprasza. Mogą jeszcze pobrudzić, oni wykonują bardzo ciężką pracę. Natomiast wszyscy książęta, hrabiowie i inni spotykają się od wielu lat i brylują na salonach ambasady, opowiadają coraz większe legendy o tym, jak walczyli z komuną, a ja tymczasem wiem zarówno od Brytyjczyków, jak i z pracy w latach 80., kto tak naprawdę walczył z tą komuną, będąc w opozycji. Zresztą Piotr Jegliński opowiada mi wielokrotnie o swoich problemach, a on przecież był emigrantem z połowy lat 70., o swoich problemach i jakby rzucaniem grochem o ściany, jeżeli chodzi o tą tak zwaną klasyczną starą powojenną Polonię. Niestety tak jest, więc jeśli my Polacy będziemy tak siebie nawzajem traktować, to nie żądajmy w tym momencie od MSZ-u. Ja co prawda żądam i cały czas będę żądał od tego, żeby MSZ jednak polskimi obywatelami zajmował się lepiej. I to przynajmniej tak, jak to robią Amerykanie, Holendrzy nawet, czy inne kraje. I jeszcze jedna historia, ponieważ dowiedziałem się dzisiaj właśnie od Dirka, że dzwonili do niego z tego Jogan czegoś tam, prawda? To też straszna holenderska nazwa. I pytali się, przerażeni lekko, czy to prawda, że sprawa jest upubliczniona i czy to prawda, że parlament się tą sprawą zainteresował. Sam strach przed tym, w kontekście jeszcze dzisiejszego oświadczenia o Erdogana, świadczy o tym, że jest coś w tym twierdzeniu, że to jest jakby sterowana
przez rząd holenderski, przez administrację holenderską akcja. Coś w tym jest. I tu jest dopiero rola polskiej dyplomacji, która nie powinna się ograniczać tylko i wyłącznie do idiotycznych list nieprzynoszących przyjęć. I z tego wszystkiego przechodzimy do hejtu, proszę Państwa. Tak, do hejtu. I zaraz powiem, dlaczego przejdziemy do hejtu, bo oczywiście powiem to, o co mnie proszono na temat rekonstrukcji rządu i dzisiejszej debaty, w cudzysłowie, na temat wotum, konstruktywnego wotum nieufności postawionego przez PO. Otóż, proszę Państwa, ja się zaczynam do hejtu przyzwyczajać, niestety przyzwyczajać, chociaż nie powinienem, dlatego że jeżeli przyzwyczaję się do hejtu, stanę się taki sam jak hejterz. Nie można się przyzwyczajać, stanę się po prostu cyniczny, stanę się pełen negacji, pełen w ogóle złośliwości wobec innych. Tego nie można, to tak nie można, bo to jest tak jak, to jest idealnie to samo, jeśli wszędzie widzi się szpiegów, szpiega się nie znajdzie, jeśli wszędzie widzi się zło, to nie tylko, że się nie widzi dobra, to jest się samemu złym. Tak to wygląda. Natomiast w tym hejcie, w stosunku do mnie, pojawiły się pewne nowe elementy, to są elementy realnych gróźb. Autentycznie, realnych gróźb, które mogą być odłożone w czasie, ale one są. Ale one są. I teraz właśnie w tym kontekście wrócę do dzisiejszej debaty. Otóż proszę Państwa, ktoś mnie zapytał, jak oceniam wypowiedź posła Winnickiego. Mam nadzieję, że poseł Winnicki, którego czasami spotykam w autobusie 222, wybaczy mi, że zdradziłem tą tajemnicę pana posła i wybaczy mi pewną krytykę. Ręce, ktoś napisał, ręce się same składały do braw. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o poziom oratorstwa, było to bardzo dobre wystąpienie. Tylko ja stawiam pytanie, po co? Po co? Po co w ogóle były wystąpienia tego jedynego biednego posła PiS siedzącego na sali, chyba dyżurnego, zostawili go tam, żeby coś mówił? I po co było wystąpienie na przykład posła Winnickiego? Po co? Przecież to nie o to chodziło, proszę Państwa. Nikt z Państwa nie zauważył i naprawdę nikt nie zauważył, o co tak naprawdę w tym chodzi. Przecież pan Schetyna i ci, którzy to wszystko wyreżyserowali, dobrze wiedział, jak to się skończy. Dobrze wiedział, że PiS-u nie będzie. Dobrze wiedział, że to wotum nie ma żadnych szans. Dobrze wiedział, jakie będą reakcje. Dobrze wiedzieli o tym wszyscy posłowie opozycji. Pan Kosiniak-Kamysz jest lepszym aktorem. Pani Lubnauer nie jest dobrą aktorką i nawet nie udawała, że to było wymuszone wystąpienie, bo to służyło nie tylko propagandzie, proszę Państwa. Propaganda to pal 6, to oczywiste, że to można zawsze powiedzieć i w ten sposób pod pozorem, no bo my chcemy mieć czyste ręce. No akurat oni mówią o czystych rękach. To jest zupełny oksymoron w tym momencie. To służyło zupełnie czemu innemu. Co ja zauważyłem w tych wszystkich wystąpieniach? Właśnie groźbę. Zawaluowaną groźbę. To były wystąpienia skierowane do wszystkich urzędników państwowych. Tylko i wyłącznie urzędników państwowych, a ja mówię o całym sektorze państwowym, łącznie ze służbami. Uważajcie, wrócimy i dopiero zobaczycie, przejedziemy się po was. We wszystkich tych wystąpieniach był ten nurt. PiS przestanie rządzić i wtedy zobaczymy. I oczywiście nie chodzi tutaj o robotników, nie chodzi tu o zwykłych ludzi, nie chodzi o pracowników, ale chodzi o całą kastę urzędniczą. Uważajcie, co robicie. Uważajcie, jak postępujecie. Uważajcie, policjanci, uważajcie, funkcjonariusze służb, uważajcie, my wrócimy. I my was załatwimy, my rozliczymy i wsadzimy każdego. To było zrobione. To nie było i to potwierdziły mi również późniejsze rozmowy, które miały miejsce w TVN24 prawie cały dzień i w innych telewizjach też prawie cały dzień. Że w tle tego wszystkiego, że nie można się zgodzić, bo obrona demokracji i tak dalej, jest takie, my wrócimy, załatwimy was wszystkich. A więc bójcie się, uważajcie, bo tylko w ten sposób oni dobrze wiedzą, że tylko poprzez obstrukcję czysto urzędniczą, administracyjną, poprzez niewykonywanie swoich obowiązków bądź pozorne wykonywanie swoich obowiązków można obalić, to można przeszkodzić PiS-owi. I tylko po to było, proszę Państwa. To jest właśnie ten hejt z groźbami odłożonymi w czasie. I tak to trzeba odbierać.
a nie jako jakieś takie po prostu, ach, bo my w obronie demokracji jak ten rejtan rzucamy się, prawda, rozpinamy sobie to wszystko, na sobie koszulę rzucamy się, dlatego że i wiedząc dobrze, że i tak po nas przejdą i przemaszerują i ślad po nas nie zostanie, ale przynajmniej będziemy bohaterami obrazu Matejki. Nie, nie po to, proszę Państwa, to było bardzo cyniczne, bardzo mądre, bardzo dobrze przemyślane przemówienie pana Schetyny, w którym była ewidentna, zawolowana groźba. Bawcie się, niech to będzie karnawał. To mi coś przypomina, proszę Państwa, bo jakby ktoś przeanalizował, no ja już jestem dużo starszy i, o wiele doświadczenie pracą, doświadczenie życiowe. Kazało mi dzisiaj wrócić na chwilę do takich krótkich przemówień z lat 80., z roku 80., 81., w którym ewidentnie Jaruzelski w ten sposób mówił do Solidarności. Jest coś w tym bardzo podobnego. Oczywiście są to pewne zmiany ilościowe, chociaż jakość zostaje ta sama. No, trzeba brać również poprawkę na czasy. I ja to odebrałem również jako wzywanie do biernego oporu, czyli praktycznie do takiej nie tyle rewolucji bez rewolucji, bo ja nie lubię tego pojęcia, ale raczej do destrukcji od wewnątrz systemu, który buduje PiS. PiS jest wrażliwy na tego typu rzeczy, oni o tym dobrze wiedzą, tym bardziej, że PiS jest straszliwie wrażliwy na krytykę i każdego, kto PiS krytykuje, traktuje natychmiast jako wroga i wsadza do jednego worka. I oni to właśnie wykorzystują. I tu dochodzimy do rekonstrukcji rządu, bo proszę Państwa, ja powiem wprost, te wszystkie przepychanki, kto będzie premierem, kto nie będzie premierem, czy pani Beata Szydło, czy pan Morawiecki, czy jakiś trzeci gracz, o którym nikt nie wie, są po prostu, to jest po prostu nieważne. To jest nieważne. Ten rząd ma przed sobą do wykonania wielu rzeczy i bez względu na to, kto będzie premierem, on musi zrobić tak, po pierwsze, mieć prawdziwą politykę zagraniczną. Nie tylko politykę historyczną, ale prawdziwą i pragmatyczną politykę historyczną, zarówno wobec sojuszników, może czasem bardziej wobec sojuszników, jak i wobec przeciwników, przede wszystkim wobec Wschodu. To musi być polityka pragmatyczna wobec Białorusi, wobec Ukrainy, ale przede wszystkim Rosji. Pragmatyczna, bez emocji, zimna, wyrachowana i pragmatyczna. Tylko i wyłącznie w ten sposób wygra. Sprawy ekonomiczne, każdy rząd, bez względu na to, w jakie patriotyczne frazesy będzie ubierał to, co robi, i tak musi się liczyć z podstawową zasadą ekonomii, a na tym może się nie znam, nie jestem ekonomistą, ale jest proste, nie można wydawać więcej, ile się zarabia, inaczej wpada się w pułapkę kredytową albo wpada się w jakieś inne, w jakieś doły, prawda? I to będzie równoważone. I to będzie w ten sposób, i z tym rząd się będzie musiał zmierzyć. Rząd będzie musiał w końcu wypłacić VAT. W końcu się może okazać, że tych przestępców VAT-owskich, nie każdy prywatny przedsiębiorstwo jest przestępcą VAT-owskim, prawda? Tutaj mam taki artykuł, że Senat, na rachunkach pojawi się nowa opłata. Ustawa nad, jak to mówi? Ustawa mocowa, że każdy Polak, to prawda od 2021 roku, że każdy Polak będzie płacił do energii na jakąś tam moc za gwarancję, że nie będzie miał przerw prądu, 10 zł do rachunku. Powiedzmy, że 10 zł. To świadczy o tym, że tak powoli wszystko zacznie powoli drożeć. I to jest właśnie ten problem, bo wtedy może się to wahadło społeczne odwrócić. Bo ja zawsze mówiłem, igrzyska się skończą. Panem et circenses, proszę Państwa, więc circensem się skończą i potrzeba panem, czyli potrzeba chleba. I to jest właśnie problem, przed którym każdy rząd stanie, prędzej czy później, bez względu na to, jaki będzie w warstwie ideologicznej. I to, obawiam się, opozycja wykorzysta. A to są dzisiejsze, a to jest właśnie taka smutna trochę reminiscencja z dzisiejszego dnia, bo proszę mi wierzyć, ja to podsumuję jednym słowem. Raz jeszcze. To całe konstruktywne wotum nieufności było zrobione tylko po to, by pokazać urzędnikom państwowym i ludziom pracującym dla państwa, może i po trochu tych, którzy popierają PiS, uważajcie, bo my wrócimy. Jak wrócimy, to dopiero zobaczycie, to was wszystkich rozliczymy i to brutalnie i bez sensu, bo PiS nie potrafi nikogo wsadzić. Aresztował jednego generała i się od razu tłumaczy. Bez sensu troszeczkę w tym momencie. Nie aresztował, tylko zatrzymał. Dlaczego do stosunku do zarządu Fundacji Otwarty Dialog nie postawiono jeszcze zarzutu o podejmowanie prób destrukcji państwa? Pani Małgorzata Wójcik zadała mi takie pytanie.
I właśnie tutaj chciałem jeszcze powiedzieć już na sam koniec. Ja, proszę Państwa, wczoraj dostałem dość ciekawą taką informację na PRIV. Prosiłem tą osobę, żeby mnie z tymi skontaktowała, z panią, tą, jak ona się nazywa? Z tą panią Ludmiłą z fundacji, bo tam dość ciekawa jest historia z tym jej paszportem. Trochę się wycofali dziennikarze z tego wszystkiego. Dlaczego nie dostali, nie wiem. Ja nie boję się trudnych rozmów. Rozmawiam z każdym, z wrogami, z przeciwnikami. Szczególnie, całe życie zresztą praca moja polegała na rozmowach z przeciwnikami, na działaniu w pewnym dialogu. Jestem przeciwnikiem jakichkolwiek fundacji, szczególnie prorosyjskich, i to wszyscy o tym wiedzą. Generalnie Rosjan traktuję bardzo zimno, z dużą dozą nieufności. Niektórzy nazywają mnie rusofobem i jestem tym rusofobem, trudno. Niech tak będzie. Ale chciałem tą panią zaprosić do siebie, do programu, porozmawiać z nią i zadać jej trudne pytania, bo nagle zacząłem się obawiać w pewnym momencie coś takiego, że stało się z nią to samo po prawej stronie, co ze mną po lewej stronie przy okazji PWPW. Kiedy zniszczono mnie dokładnie, nie sprawdzając żadnych faktów i szczegółów, dokładnie dodając pewne rzeczy, nadinterpretując, i chcę jej dać szansę. Jeszcze ma całkowitą szansę wypowiedzieć się. Również przed Państwem nie ogląda bardziej prawa część. I do tej prawej części może powiedzieć. Ja się zapytam wprost o jej układy i to już uprzedzam publicznie, otwarcie. Nie będziemy bawić się w żadne podchody operacyjne. Ja zapytam się po prostu o układy z ambasadą rosyjską, czy ma takie układy, czy jeździ do Rosji, jak to jest. W jej paszporcie jest zresztą ciekawa rzecz, na którą nie zwrócili uwagę dziennikarze, że tam jest napisane Ukraińska SSSR, czyli jaka socjalistyczna republika Ukrainy, nie wiem o co tu chodzi, nie wiem o co tu chodzi, już wydany po aneksji Krymu przez władze sewastopolskie, mam kserokopię tego paszportu, mi ktoś przekazał. Przejrzałem to, paszport wydany w listopadzie 2014 roku. Nie wiem, niech ta pani powie wyraźnie. Ten pan Kramek, niech powiedzą wyraźnie. Ja zapytam się o te związki. Jak to wygląda? Czy potrafią się otwarcie, szczerze wytłumaczyć? Czy będą się wytłumaczyć? Nie tyle wytłumaczyć, co powiedzieć. Bo ja ich nie oskarżam, nie mając w ręku dowodów. Proszę Państwa. Więc ciekaw jestem, czy zdecydują się na to. Czy mają taką odwagę powiedzieć jasno i otwarcie. Tak jak mniej więcej ja, ujawnić wszystkie akta, powiedzieć tak, byliśmy, to chcieli Rosjanie, to chcemy, my tego nie chcemy i tak dalej, czy chcemy, czy będą ukrywać, będą mówić, zasłaniać się dobrem fundacji, jakimiś takimi innymi rzeczami, czy uderzać w pewne górnolotne teksty na temat PiSu i tak dalej. Ja nie chcę o tym rozmawiać. Oni mają prawo mieć inne zdanie i mogą im się rządy PiSu nie podobać i dobrze, niech mają, na tym polega demokracja. Ale pewne rzeczy są wspólne i pewne rzeczy powinniśmy sobie wyjaśnić. I chciałem im w tym po prostu pomóc, tak mówmy. I to niech będzie odpowiedź. Czy SWT TV była z kamerą przyfilować głodówkę pasterza? Nie, nie byliśmy. Dzwoniłem wczoraj do pana Bednarza, nie mogłem się wczoraj dodzwonić. Dzisiaj się nie dzwoniłem, bo dzisiaj miałem zupełnie co innego. Dostałem SMS-a, że w jednym szpitalu od 13 ta głodówka trwa, w jednym szpitali. Prawdopodobnie pojadę, pewnie jutro albo w sobotę bądź w niedzielę, jeśli głodówka potrwa, to naprawdę pojedziemy rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, ale nie jest to jedyny temat, którym się zajmuję. Bardziej mnie w to interesuje systemowość i właśnie to, o czym wczoraj kręciłem program. Tym bardziej, że dzisiaj miałem dość długi telefoniczny briefing na temat, jak to jest. Od osoby, która rzeczywiście jest zaangażowana w walkę z tym systemem. Siedząca tam na miejscu, znająca ten system i potwierdzająca absolutnie wszystko to, co mówił pan Irek i jego syn, którego naprawdę nie można obrażać, nie można mówić. Jeżeli ten ktoś napisał, że dziecko potrzebuje logopedy, ja mówię, że niewyraźnie po polsku, proszę Państwa, to teraz się przyznam osobiście. Mąż mojej szwagierki jest Holendrem, jest Polakiem, jest urodzony. Jego rodzice byli urodzeni już w Holandii i on jest urodzony w Holandii. On po 30 latach pobytu w Holandii, te wykształcenie i tak dalej, przyjechał do Polski. Jest tu w Polsce ponad 20 lat, ale nadal jak mówi po polsku, mówi tak niewyraźnie, ponieważ jest coś takiego w językoznawstwie czy w logopedii. To wszyscy wiedzą, kształtowanie się artykulatorów. Język holenderski, to nie ma języka holenderskiego, to jest niderlandzki chyba, ma
zupełnie inną modulację, artykulatory ustawiają się trochę inaczej. I naprawdę potem mówiąc po polsku, mówi się dość niewyraźnie. To nie jest kwestia logopedy, to jest kwestia uzusu językowego. U dziecka jest to modalne, jeszcze może się przerodzić po ciągłym używaniu języka polskiego. Nie jest również winą rodziców, że nie uczą dzieci języka polskiego, bo Dawid był wczoraj przykładem, że uczą. Uczą, bo Dawid ma holenderską szkołę, chodzi do ma holenderskich kolegów, ogląda holenderską telewizję, czyta holenderskie książki, a język polski bywa raz w tygodniu, jeżeli się w ogóle uczy, jeżeli jest tam jakakolwiek szkoła, czy rozmawia z nim tylko w domu. To nie jest tak, proszę Państwa. Większość rzeczy, które ten dziecko robi, jest po języku holenderskim, jest w języku holenderskim, bo odrabia lekcje, czyta książki, czyta lektury w języku holenderskim. Tak jest za granicą. Więc oskarżanie go jest totalnym świństwem i temu panu radziłbym się przyjrzeć, spojrzeć w lustro przede wszystkim. Dobra, koniec. Muszę jechać zaraz do Republiki. Przepraszam, że tak wcześnie. Wrzucę to później, jak wrócę, to zrobię z tego film i wrzucę to na YouTube. Dziękuję Państwu bardzo. No i do zobaczenia. Do jutra.